Cześć, dzień dobry, witam wszystkich. Zapraszam teraz kandydatów na przewodniczących do samorządu uczniowskiego, aby zaprezentowali swój program wyborczy. Dzień dobry, cześć. Chciałem pokrótce przedstawić nas wszystkich. To jest Gosia, Julka, Kip i ja, czyli Wojtek. Naszą panią opiekunką samorządu jest pani Basia Kruk. Chciałem dodać, że Filip i ja jesteśmy z klasy o profilu nauk ścisłych oraz Gosia i Julka profilu biologiczno-chemicznego. Teraz pokrótce omówimy wam nasz plan wyborczy. No to ogólnie taką pierwszą rzeczą, w sumie bardzo ważną jest to, że w sumie co roku każdy samorząd proponuje jakąś nową rzecz, którą chce albo wprowadzić, albo też zmienić w naszej szkole. No i naszym pomysłem jest modernizacja kawiarenki. Ten pomysł zrodził się w sumie w chwili, kiedy wszyscy razem tam siedzieliśmy i myśleliśmy nad tym, co by tutaj można było zrobić. I w sumie tak sobie myślimy. I czy ta kawiarenka, nasza kawiarenka Uchenia, to nie jest tylko kawiarenka z nazwy? Czy ona faktycznie przypomina taką typową kawiarenkę? No i tak sobie myślimy i później stwierdziliśmy, dobra, robimy to. Naszym głównym takim celem jest stworzenie takiego przytulnego miejsca, gdzie każdy będzie czuł się dobrze poprzez dodanie pewnych dodatków oraz wprowadzenie. Chcemy również bardzo zaangażować w życie szkoły sekcje. I tutaj takie główne sekcje, które chcemy zorganizować. Będzie to sekcja artystyczna, turystyczna, fotograficzno-filmowa, charytatywna, techniczna, sportowa, teatralna i gamingowa. Tutaj każda sekcja będzie się zajmowała czym innym i tutaj wszelkie przykłady i to, czym będą się zajmowały, podamy wam już w momencie zapisów, gdy utworzymy dla was ankietę, żebyście się mogli zapisywać. Natomiast od razu chcemy zachęcić, ponieważ tak naprawdę, żeby zaangażować się właśnie w to życie szkoły. Kolejną ważną kwestią będą dni tematyczne. Chcielibyśmy takie dni organizować, w których wszyscy będziemy przebierać się na zapowiedziany wcześniej temat i kto przebrany nie będzie pytany. Takie przykładowe pomysły to Dzień Dresa, Mikołajki, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Samorządności, Dzień Lat 80., Dzień Hawajski czy Dzień Ziemi. Serdecznie zachęcamy do brania udziału w takich wydarzeniach, bo uważamy, że to jest super integracja społeczności szkolnej. Dobra, kolejnym planem, znaczy naszym takim punktem są bale. I teraz możecie sobie pomyśleć, no dobra, bale były, no i co teraz? No ale tutaj mamy taką trochę nasz pomysł, ponieważ dotychczas, jak można było organizować bale, to były to bale w hotelu Łańcuch. No a my byśmy chcieli wrócić do trochę przeszłości, do tych początków naszej szkoły, kiedy to bale były organizowane u nas w szkole. To jest oczywiście tylko nasza propozycja. Oczywiście, jeżeli uczniowie, czyli cała społeczność naszego liceum, będziecie chcieli organizować te bale, znaczy nie organizować, tylko uczestniczyć w tych balach w hotelu Łańcuch, to oczywiście my będziemy je organizować tam, gdzie będziecie chcieli. Jednak naszą propozycją jest powrócenie do przeszłości, czyli tworzenie bali, organizacja bali u nas w szkole, przez co moglibyśmy się cieszyć naszym urokiem szkoły i razem się tutaj cudownie bawić. I jeszcze mogę dopowiedzieć, że w sumie naszym pomysłem jest także, aby każdy bal miał swoją tematykę. Chociaż to też oczywiście zależy od was. Kolejnym wydaje mi się, że takim innowacyjnym naszym pomysłem jest wprowadzenie zniżek do lokalnych kawiarni i restauracji. Listę właśnie lokalów, z którymi podejmiemy współpracę, przekażemy wam w najbliższym czasie. Dobra. Ważnym punktem naszego planu wyborczego jest to, że chcielibyśmy poruszać problemy obecnej młodzieży, czyli problemy, które dotyczą nas wszystkich,
a jak nie nas osobiście, to naszych przyjaciół oraz osób z naszego otoczenia. Polegałoby to na tym głównie, że zapraszalibyśmy do naszej szkoły różnych ekspertów w danej dziedzinie. Tematy, które będziemy chcieli poruszać, znaczy, które wstępnie myśleliśmy, że warto poruszyć, są to problemy z zaburzeniem odżywiania, problemy z samooceną i tym podobne. Oczywiście jesteśmy otwarci na wasze propozycje i tematy, które chcielibyście poruszyć, a o których głównie albo o których zbytnio się nie mówi. Przez to działanie chcielibyśmy pomóc osobom, które nie wiedzą, gdzie szukać pomocy, a także chcielibyśmy pomóc osobom, które właśnie nie mają możliwości znaleźć. Przechodząc do takich ogólnych działań samorządu w szkole, chcielibyśmy wprowadzić kalendaria. I to są takie spisy wydarzeń, które będą miały miejsce w danym miesiącu. Umieszczalibyśmy je na Facebooku czy na Instagramie, wywieszalibyśmy je w szkole na początku każdego miesiąca i będą one tłumaczone na spotkaniach z przewodniczącymi klas. Kolejno jest rozwój szkolnych social mediów, Instagrama, Facebooka, by każdy uczeń mógł na bieżąco zobaczyć też efekty naszych działań w szkole poprzez właśnie te media społecznościowe. Jeszcze jedną naszą inicjatywą jest skrzynka pytań i ankiet, ankiety także online, w której będziecie mogli zaprezentować swoje propozycje, jak wzbogacić nasze działanie samorządu uczniowskiego, jakie nowe ciekawe inicjatywy możemy wprowadzić. Jedną też z rzeczy, do których chcielibyśmy powrócić, to użytkowanie radioli przed każdą z klas. W tym momencie radiola jest użytkowana tylko przez jedną osobę, która puszcza playlistę całej szkoły, aczkolwiek wydaje nam się, że bardziej klimatyczne i fajniejszym pomysłem było, gdy każda klasa miała radiolę na tydzień, mogła właśnie wziąć sobie klucz i puszczać piosenki przez siebie wybrane. I chcielibyśmy właśnie do tego powrócić, żeby każdy też poczuł zrobić ten klimat naszej szkoły. I jeszcze jedna kwestia, czyli bluza i kolekcja ubrań naszego pierwszego liceum. Planowaliśmy zrobić wiele wzorów, by każdy mógł znaleźć coś pod siebie, pod swój styl. I dodatkowo taką ciekawą inicjatywą jest stworzenie przez nas konkursu na najlepszy wzór bluzy szkolnej. To chyba wszystko, co chcieliśmy wam zaprezentować w naszym planie. Teraz część na pytania. Tak więc przygotowaliśmy dla was 6 pytań, które teraz zadam. A następnie zostaną zadane pytania od uczniów na Facebooku, na aktualnościach. Możecie je zadawać w komentarzach pod moim postem. Czy w związku z tym, że w wyborach startuje tylko wasza ekipa, nie było czegoś takiego, że nie musicie się starać, przygotowywać, bo i tak zostaniecie przewodniczącymi? Dobra, no to ogólnie nie było czegoś takiego, ponieważ ja uważam, że cały nasz team składa się z osób, które są przede wszystkim sumienne oraz jeżeli należymy też do osób, które jak sobie coś postanowią, to dają z siebie 100% i naprawdę dajemy całe serducho w całą naszą kampanię oraz w ogóle naszą całą kadencję. Oraz w momencie nawet, kiedy się dowiedzieliśmy, że no raczej nie będzie żadnej innej grupy, z którą będziemy mogli rywalizować, no to nas w ogóle nie zniechęciło. To dało jeszcze mobilizację, aby was zachęcić do tego i... Dobra, żeby was zachęcić. No, że będziemy jednak dobrymi przewodniczącymi. Znaczy, będziemy się starać. Pandemia spowodowała,
że uczniowie nie są chętni do działania. Jak będziecie zachęcać uczniów do współpracy, wiedząc, że niedługo znowu może być zdalne nauczanie? W naszej opinii uczniowie wcale nie są niechętni do działania, tylko w tym momencie może nie mają możliwości, żeby działać. Poprzez rozwój różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych w szkole, poprzez rozwój sekcji, właśnie chcemy dać uczniom taki bodziec do działania, zaangażować ich i zintegrować też po części. Jednak zdajemy sobie sprawę, że w przypadku, gdybyśmy przeszli na zdalne nauczanie, a taka opcja jest dość prawdopodobna, mamy też kilka pomysłów, które można by było również wykorzystać na zdalnym nauczaniu. Jest to m.in. wzmożona działalność na mediach społecznościowych, przedstawienie z każdej klasy właśnie takich na Instagramie szkoły, konkursy artystyczne, zaangażowanie w inicjatywy społeczne, m.in. takie jak sprzątanie bażantarni, spotkania z ekspertami online, wasze ankiety z propozycjami dla nas, jakie nowe, co nowego wprowadzić, oraz online dni tematyczne, w których każdy by mógł się przebrać i byśmy spośród osób przebranych wyłaniali osobę, która się najlepiej w tym dniu przebrała. Na czym macie zamiar oprzeć waszą działalność? Co będzie dla was najważniejsze do zrealizowania? Przede wszystkim chcemy pobudzić naszą szkołę właśnie do życia. Przez pandemię to życie naszej szkoły troszkę gasło i chcemy je teraz pobudzić. Między innymi przez właśnie te dni tematyczne, różnego rodzaju koncerty, wydarzenia, bale. Mogę chyba nawet zdradzić, że już pierwszy bal, jaki planujemy go na najbliższym październiku lub w listopadzie już, jeśli wszelkie warunki pozwolą, zapewne się odbędzie. Innym naszym głównym celem jest właśnie zmodernizowanie tej kawiarenki. Działalność sekcji. Czy pełniliście kiedykolwiek funkcję przewodniczącego samorządu szkoły bądź klasy? Tak, działaliśmy przy samorządach, czy w podstawówce, czy w liceum. I dodatkowo Wojtek współprowadzi drużynę harcerzy. Z jakimi instytucjami chcielibyście współpracować? Jak już zaznaczyłem wcześniej, chcielibyśmy współpracować z lokalnymi kawiarniami, pizzerniami, restauracjami w łańcucie w celu uzyskania zniżek na oferowane przez nich towary dla uczniów za okazaniem legitymacji. Dodatkowo chcielibyśmy współpracować z organizacjami charytatywnymi oraz z hospicjum. Zdalne nauczanie spowodowało, że dobra atmosfera pierwszego LO się lekko zepsuła. Co chcecie zrobić na rzecz ponownej integracji uczniów? Tutaj cały czas powtarzane różnego rodzaju wydarzenia, które chcemy właśnie zorganizować, żeby każdy mógł wziąć w nich udział, każdy mógł poczuć klimat naszej szkoły, który przygasł lekko przez. Chcemy jak najwięcej dać wam tego pandemii, jak najwięcej korzystać z tego. To były wszystkie pytania od nas, od starego samorządu. Teraz pytania od uczniów. Co z parkingiem dla uczniów? Tutaj z tego, co wiemy, obecnie boisko szkolne ma być modernizowane, więc parking chyba będzie niemożliwy. Aczkolwiek, jeśli byłaby możliwość, pojawiłoby się na miejsce, to jesteśmy skorzy do działania i prawie, żeby wygadać się. Czy będzie bad dla klas drugich i trzecich?
I ja mam też pytanie, czy bale będą robione na przykład oddzielnie dla klas pierwszych, oddzielnie dla klas drugich, żeby ograniczyć liczbę osób? Czy będą wspólnie? No to tak jak wcześniej w sumie Filip już wspomniał, najbliższy bal planujemy zrobić w październiku, ale to tak jak chcemy też podkreślić, że te bale, no to to wszystko jest zależne od sytuacji, jaka jest teraz. Jeżeli nie pójdziemy na zdalne, to jasne, będziemy chcieli organizować bale, ale no to nie jest od nas zależne. A tutaj, jeżeli chodzi o to pytanie, no to właśnie zależy, jakie będą obostrzenia. Zależy, ile osób po prostu będzie mogło być w danej przestrzeni. Jeżeli będzie ona ograniczona, no to będziemy się starać tworzyć osobno dla pierwszych, osobno dla klas drugich. W momencie jednak, kiedy nie będzie tych takich rygorystycznych obostrzeń, to wtedy będziemy chcieli połączyć klasy pierwsze i drugie. Bo trzecie na razie, klasy trzecie na razie żyją półmetkiem, więc na razie chcielibyśmy w pierwszej kolejności zadbać o te pierwsze i drugie. Też dodam, że zależy to od warunków, jakie będziemy mieć, czyli czy będziemy chcieli organizować te bale w szkole, czy jednak w hotelu Łańcuch, tak jak było to przez ostatnio. Maja Chrzan pyta, czy zaczniecie grzać w szkole. Pani dyrektor mówi, że w poniedziałek. Czy jakieś składki dla parkingowych albo dofinansowania? Dla tych, co parkują samochody na płatnych parkingach, chyba o to chodziło. Wydaje mi się, że w tym momencie nie mamy przewidzianego budżetu jako samorząd uczniowski i ani obowiązku takiego. Także będziemy starali się, jeżeli to tylko będzie możliwe, wprowadzić nowe miejsca parkingowe na terenie szkoły. Zobaczymy po prostu, jak rozwinie się sytuacja z modernizacją boiska. Czy zrobicie coś z internetem, żeby tak nie ścinął? Pytają. Znaczy, to nie jest do końca zależne od nas, aczkolwiek możemy zasugerować oczywiście. Więc tyle, co może na temat. Czy będą noce filmowe? Wydaje nam się, że to jest już że to już są kwestie klasowe. Oczywiście będą takie możliwości, ale to już do uzgodnienia każdej klasy. No i na razie tyle pytań. Też chciałbym zaznaczyć, że wszystkie kwestie, które tutaj wymieniliśmy, poprzednio uzgodniliśmy z panią dyrektor, więc tutaj pomysły, które wam podaliśmy, to nie są słowa na wiatr. To są raczej rzeczy, które naprawdę chcemy i wstępnie dostaliśmy pozwolenie na organizację. Dlatego jako takie potwierdzenie. Tutaj jeszcze pytają, co z nowymi kanapami, czy macie w ogóle w planach takie coś? No to tutaj już jest ta kwestia właśnie modernizacji naszej kawiarenki. Wstępnie możemy wam powiedzieć, że planujemy tam wprowadzić takie stoliki barowe, ale tutaj już nie chcemy jeszcze zdradzać tego, co chcemy zrobić. A jeżeli chodzi o te kanapy, to jedyne, co myśleliśmy o tych, to są w kawiarence, to tylko może pokrowce zmienić na jakiś inny odcień, żeby jak będziemy już tam wszystko ogarniać, żeby to wszystko ładnie wyglądało. To tyle pytań od uczniów. Dziękujemy za uwagę.